Oni także, co jest ciekawe, to podobieństwo jest takie, że oni także wszyscy trzej mają siostrę. I Zośka ma siostrę Anię, która jest drużynową drużyny błękitnej w szkole, do której chodzi także siostra Rudego, czyli Danusia, i także jest w drużynie błękitnej. No i Alek ma siostrę Marysia, nazwaną Marylka. Ona chodzi do szkoły pielęgniarskiej, ale też jest w harcerstwie. Więc one wszystkie przeżyły swoich braci. I z ich opowieści także wiele możemy się dowiedzieć. I myślę, że to jest też dopełnienie tego obrazu właśnie po prostu normalnej rodziny. W książce pojawiają się rozmowy Marylki i Alka właśnie na tematy różne. W każdym razie trzeba jeszcze powiedzieć o innych dziewczynach, które są dla nich ważne. Alka narzeczoną w czasie okupacji zostaje Basia Sapińska, którą on poznaje zaraz na początku okupacji właśnie. No i zachowały się listy Basi i Alka, które są po prostu niezwykłe. Nie będziemy o nich mówić, bo one są ich i są bardzo piękne. Ale to są listy, z których wyłania się jakby już taka postać Alka, który jest młodym mężczyzną i który myśli po prostu o miłości i ojczyźnie, o wyborach, które musi dokonywać. To właśnie Basia Sapińska, drobna brunetka, bardzo taka myśląca, ciekawa. Aleksander Kamiński ją przedstawia jako zupełne przeciwieństwo Alka, ale jak wiadomo, to jest taka rzecz, której ludzie się po prostu dopełniają i w ten sposób powstaje jakaś pełnia. Wybranką Zośki jest Hala Glińska, która zresztą przez pewien czas także podobała się Rudemu. I ona również przeżyła wojnę. Właśnie także harcerka błękitnej drużyny. No i jest jeszcze Maryna Czcińska, czyli Monia, w której był właśnie ostatecznie zakochany Rudy i która była jego sympatią. Także i siostry, i ich ukochane przeżyły wojnę. I jakby ich losy dopełniały się później, ale wiem z różnych opowieści i spotkań, że ci chłopcy jakby żyli oczywiście w ich pamięci i w ich wspomnieniach.